dobry. Witajcie w środę. 18 listopada. Panie Boże nasz, inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami. My zaś oprócz Ciebie nikogo nie znamy, Twoje imię wysławiamy. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ostatnio w sieci natrafiłem na grafikę przedstawiającą rozmowę uczniów ze swoim mistrzem. Na grafice można było przeczytać treść krótkiej rozmowy. Nauczycielu, powiedz nam, dlaczego stworzyłeś ludziom uszy, skoro oni i tak Cię nie słuchają? Bo wiedziałem, że w 2020 będzie pandemia. I co? Wtedy zaczną Cię słuchać? Nie, ale będą mieli o co maseczki zaczepić. To oczywiście tylko wymyślona, humorystyczna anegdota, która nie miała miejsca, ale trafnie nawiązuje do tego dzisiejszego wersetu z Dziejów Apostolskich, w którym czytamy właśnie o tym, że należy słuchać słów Boga w swoim życiu. I chciałbym, żebyśmy dzisiejszego poranka skupili się na tym wersecie. Fragment ten zawiera słowa wypowiedziane przez Piotra i apostołów, którzy zostali postawieni przed Sanhedrynem. Mieli się oni wytłumaczyć z nieprzestrzegania zakazu głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Na zadane pytanie, dlaczego głoszą, choć im zakazano, odpowiedzieli właśnie tym dzisiejszym wersetem. Potem zostali ubiczowani, wypuszczeni na wolność, dzięki temu mogli dalej głosić. Co dziś znaczy ten werset? Co dziś znaczy ten fragment? Myślę, że przede wszystkim to samo, co za czasów Dziejów Apostolskich, czyli to, że nie można wyciszyć czy też zlikwidować głosu Ewangelii. Głoszona być ona powinna mimo wszystko i najważniejsze jest to, co Bóg w niej do nas mówi. Najważniejsze są Jego słowa. Na szczęście mamy dzisiaj ten przywilej, słuchamy i właśnie to robimy. Ponadto można odnieść tą prawdę biblijną do co najmniej kilku innych kontekstów. Na przykład w sferze osobistej ten werset może oznaczać: wsłuchaj się w to, co Bóg mówi do Ciebie. Wsłuchaj się w pragnienia Twojego serca. Odkryj w sobie to, co czyni Cię wyjątkowym, co wskazuje Ci drogę w życiu. Ty sam wiesz, co czujesz, co myślisz, co powoduje w Tobie Słowo Boże. Nie zapomnij o modlitwie i proś Boga, by do Ciebie mówił. Jednym z przykładów biblijnych postaci, które usłyszały głos Boga w swoim życiu, był Samuel. Gdy pewnego razu, kilkakrotnie w nocy, usłyszał głos, odpowiedział według zalecenia kapłana Heliego: mów, bo sługa Twój słucha. Wówczas Bóg poprowadził go przeznaczoną dla niego drogą. Czy Ty dziś chcesz słuchać? Czy Twoje uszy służą tylko do zaczepienia maseczki? Istnieje taka modlitwa, która wyraża pragnienie tego, by Bóg do nas mówił. Pomódlmy się nią. O ucho Samuela proszę o niezmierzony. O ucho otwarte proszę i wołam. Niech słuch mój będzie wyczulony, niech Twoje słowa usłyszeć zdołam. Jak Samuel chce odpowiedzieć na wezwanie i być na Twoje zawołanie. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.